Przed gminą Świętajno, podobnie jak przed wieloma innymi samorządami, pojawiło się wiele wyzwań. Trwająca epidemia bywa utrudnieniem, jednak w Świętajnie wszystkie inwestycje trwają zgodnie z planem. Mamy ambitny budżet, jeśli chodzi o inwestycje. Wiadomo, że sytuacja w tym roku jest szczególnie trudna dla samorządów z wielu przyczyn, również w związku z koronawirusem. Niemniej jednak staramy się, aby wszystkie inwestycje, które sobie zaplanowaliśmy i szczególnie na które otrzymaliśmy już dofinansowanie, mogły być zrealizowane. Gmina korzysta z zewnętrznych funduszy, chociażby na zakup nowych laptopów, które pomagają uczniom w zdalnej nauce. Otrzymaliśmy prawie 60 tysięcy na zakup 30 laptopów. Laptopy zostały rozdysponowane do 4 szkół gminnych. Gmina realizuje także szereg inwestycji wodociągowych oraz dba o to, by przyłącze do nowych sieci uzyskała każda nieruchomość na jej terenie. My realizujemy obecnie inwestycję związaną z rozbudową sieci wodociągowej na ulicy Grunwaldzkiej w Świętajnie. Tam zakres robót obejmuje wykonanie 540 metrów sieci wodociągowej oraz daje możliwość przyłączenia się 14 nieruchomościom. W planach jest również skanalizowanie ulicy Myśliwskiej w Spychowie. Tam zakres robót obejmuje wybudowanie 150 metrów sieci grawitacyjnej wraz z 9 przyłączami do nieruchomości. Oprócz nowych sieci wodociągowych gmina stawia również na nowe drogi. Wśród wyremontowanych ulic znalazła się między innymi ulica Szkolna. Kolejną inwestycję, którą będziemy już niebawem realizować, jest to przebudowa drogi powiatowej relacji Kolonia Świętajno. Postępowanie przetargowe jest już praktycznie ku końcowi. Będziemy już niebawem podpisywać umowę. Mamy w planach jeszcze realizację jednej inwestycji. Będzie to inwestycja polegająca na przebudowie drogi gruntowej na nawierzchnię żywirową w miejscowości Stare Czajki Dębówek. Gmina Świętajno dofinansowuje inwestycje również powiatu szczecińskiego pod nazwą remont drogi powiatowej nr 1496 Dźwierzuty Świętajno. Była zniszczona, zwłaszcza pobocza, asfalt popękany, teraz będzie wymieniona nowa nawierzchnia, jak również będą uzupełnione pobocza i nowa podbudowa na poboczach. Zakończenie remontu drogi do Dźwierzut przewidywane jest na połowę sierpnia bieżącego roku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv